do sprzedaży nieruchomości, pierwszą linią jest internet, w którym my musimy mieć przygotowaną nieruchomość w postaci dobrych zdjęć, na których są obraz jest doświetlony, kontrastowy i co najważniejsze i przede wszystkim posprzątany wnętrze, pokój, dom, który nikt z nas nie lubi nieruchomości wnętrz z takim nieładem. I to jest akurat kluczowe bardzo. No oprócz tego doświetlenie. Ważnym momentem jest dobrego światła. Ja polecam zawsze robić zdjęcia o godzinach 9, 8, 10 max, gdy jest światło bardzo delikatne i miękkie. Natomiast drugim elementem jest obiektyw szerokokątny, który tutaj naprawdę dużo pomocne jest dla klientów, którzy widzą wszystko na obrazie i pokazują i widać na tych obrazach więcej szczegółów. Ważny też jest również dowód dobrego aparatu. I zrobienie pełną klatką, lustrzanką jest o wiele lepsze niż zrobienie telefonem, bo mamy większe możliwości w ustawieniach. No i na końcu ważnym elementem jest, żeby te zdjęcia dobrze przygotować w programie graficznym, żeby było wszystkie elementy niepotrzebne usunąć, a zostawić tylko to, co jest najważniejsze.